Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej i pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za innego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowa Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Najwyższy Pane Boże, rozjaśnij ciemności naszych serc, daj nam, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zrozumienie i poznanie, abyśmy dobrze wypełnili Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Moi drodzy panowie, mężczyźni świętego Józefa, akurat tak się składa, że dzień dzisiejszy to liturgiczne święto katedry świętego Piotra Apostoła, nawiązuje do fundamentów Kościoła, do początku Kościoła, nawiązuje także do tego budowania Kościoła. Jezus po wyznaniu Piotra, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, Jezus wskazuje właśnie na Piotra, ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Na tej opoce, na tym Piotrze, na tej skale, jak mówimy, na Piotra, Chrystus zbudował swój kościół. I ten kościół istnieje od 2000 lat. Niejednokrotnie by się mogło wydawać, zwłaszcza w tych ostatnich latach, w ostatnim czasie, że to schyłek kościoła, już niektórzy węszą, że to już będzie koniec, schyłek, upadek. Tyle wieków Kościół przetrwa i jestem święcie przekonany, że przetrwa dalej. Także ta kolekta, ta modlitwa, którą przed chwilą odmawialiśmy, właśnie mówi o tym i wznosi tę modlitwę do Boga, abyśmy mimo tych zamętów, czy wśród zamętów tego świata, zachowali nienaruszoną wiarę. Co robić, żeby tę nienaruszoną wiarę zachować? Co robić, aby przetrwał ten Kościół? Nie tylko jako ten Kościół, jak tutaj ta piękna budowla. Dobrze, że nie zniszczone, dobrze, że odrestaurowany, dobrze, że tak pięknie wygląda i możemy poczuć tutaj ten klimat i atmosferę tych wieków, gdzie przez wiele set lat ludzie w tej świątyni się modlili. I przychodzili tutaj, aby znaleźć także, że tak powiem, inspirację i natchnienie do swojego życia. I dobrze, że ten Kościół jest, ale ten Kościół będzie istniał, jeżeli będą ludzie, którzy będą o ten Kościół dbali. Także ten Kościół materialny. Dzisiaj, zwłaszcza w Kościele Zachodnim, czy państwach zachodnich, często można spotkać różne kościoły, które już niestety, ale ulegają zniszczeniu, rozbiórce. Także zabytkowe świątynie, bo utrzymywanie gotyckich świątyń okazuje się za drogie, to lepiej zniszczyć. Znam w Niemczech kilka takich miejsc, sam byłem świadkiem i niejednokrotnie rozmawiałem z moimi współbraćmi, którzy ze łzami w oczach, jako starsi już dorośli zakonnicy, właśnie dzielili się tą refleksją, że myśmy budowali ten kościół w 50., 60. latach, myśmy stawiali te ściany. Myśmy budowali więźbę takową. Mówi, ja jestem jeden, drugi z braci moich, Franciszkanów, ja jestem cieślą, jestem murarzem. Myśmy tutaj budowali ten kościół, a dzisiaj okazuje się, że jest niepotrzebny. Jest niepotrzebny, bo nie ma wiernych.
bo nie ma ludzi w tym kościele, którzy chcieliby się w tym kościele modlić. Nie ma chętnych, którzy chcieliby do tego kościoła przychodzić. Nie ma tych, którzy chcieliby ten kościół podtrzymywać. Dlatego te kościoły ulegają rozbiórce, likwidacji, czy się zmienia kościoły, świątynia na zupełnie inne obiekty publiczne. Mam takiego dobrego znajomego na Opolszczyźnie. Już niejednokrotnie dzieliłem się jego świadectwem, które on mi powiedział parę lat temu tutaj na Karłowicach we Wrocławiu, kiedy mnie odwiedzał. Widzę, że jest nagrywane, nie wiem, gdzie będzie puszczane. Znowu jak się dowie, że o nim opowiadałem, to być może będzie gdzieś tam na mnie wsioczył. Ale właśnie to jego świadectwo i to jego życie pięknie obrazuje taką postawę, też tą męską postawę odpowiedzialności za wiarę i odpowiedzialności za Kościół. To było naście lat temu już. Bo wtedy, kiedy oni byli u początku swojego małżeństwa ze swoją żoną, dzisiaj mają trójkę już dorosłych dzieci. Ale to był też początek, tutaj powiem, przemiany jego życia. Był kierownikiem w jednej z firm, który takiego koncernu międzynarodowego. Okazało się, że w swojej firmie mieli dobre wyniki, dobre osiągnięcia produkcji i szefostwo zaprosiło przedstawicieli różnych tych oddziałów z całej Europy na spotkanie właśnie w krajach Beneluxu. Dzisiaj nie potrafię sobie przypomnieć, czy to była Belgia, czy to była Holandia. Tam było spotkanie, prawdopodobnie Holandia to była. Tam było spotkanie dwudniowe, między innymi gdzieś tam objeżdżali, zwiedzali różne miejsca. Nocowali tam w hotelu, kolejnego dnia, znowu do południa, po południu zwiedzanie, wieczorem miał być bankiet i spotkanie, które miało podsumowywać te różne osiągnięcia oddziałów z całej Europy, tego całego koncernu. Oczywiście laudacje, nagrody, jakieś tam wyróżnienia, dyplomy, prezenty i tak dalej. Mieli ich zamieść na bankiet, jadą na bankiet do centrum miasta. Jak wysiedli z autokaru, jeszcze było takiego pięknego, wielkiego obiektu, pięknego, starego, zabytkowego kościoła. Mówi, być może jeszcze idziemy to zwieść po drodze, bo wszyscy zaczęli właśnie, byli prowadzeni i wchodzili do tej świątyni. Okazało się, że właśnie w tej świątyni jest bankiet. W tym kościele, bo używany jeszcze ten obiekt dzisiaj jest jako kościół i wynajmowany niejako od państwa w niedzielę na tą jedną czy dwie godziny po to, żeby się odprawiała tam msza święta. Oprócz tego jest to wypożyczane jako sala bankietowa. Różne przyjęcia. Pod górę, w poprzek był ustawiony rząd długich stołów. Mówi, pamięta, jak gdzieś siedział naprzeciw figury świętego Franciszka z Asyżu, że sam związany też z franciszkanami, więc od razu rozpoznał postać świętego Franciszka. Mówi, siedziałem naprzeciw. Różne świątki, różne postacie świętych, różne obrazy. Mówi, oczywiście była kolacja, było przyjęcie, były laudacje, były jakieś tam słowa podziękowań, dyplomy, nagrody i tak dalej. Dużo takiego gadania. Mówi, a potem kolacja uroczysta, a potem rozwinięto kotary i na, że powiem, głównej nawie kościoła miały być tańce, miał być bankiet, miała być zabawa. DJ miał rozstawiony swój sprzęt na kamiennym ołtarzu w prezbiterium. Nie wytrzymał na tej imprezie. Wyszedł, usiadł na schodach przed kościołem. Za chwilę przyszedł jego kolega, bo byli razem. Mówi, słuchaj, co, nie pasuje ci? Nie pasuje. Nie mogę się tu oddać. Mówi, wiesz co, ja tutaj w pobliżu pracowałem, mówi ten drugi. Znam tu kilka knajp, chodzi, idziemy na piwo. Mówi, i tak impreza jest planowana do 12 w nocy. Mówi, wrócimy przed 12, wyjdziemy z powrotem, nikt nie zauważy. Poszli na miasto, jedno, drugie piwo. Wracają około do 12, się okazuje, że w kościele światła wygaszone, drzwi pozamykane, nikogo już nie ma. Próbują jedne wejście, drugie wejście. Za chwilę, za rogu wychodzi mężczyzna, a z tej firmy przedstawiciel, mówi, panowie, gdzieście byli? Na mieście. Nie pasowało wam, że to w kościele? Nie pasowało. Woleliśmy pójść gdzieś. Mówi, dobra, mówię, ja was odwiozę do hotelu, czekam właśnie na was. Następnego dnia rzeczywiście władze tej firmy, tego koncernu przeprosiły wszystkich uczestników za to, że
No oni tylko zlecili, że ma być przygotowany bankiet. Nawet nie sprawdzili, w jakim miejscu i gdzie. A okazało się, że więcej osób było zdegustowanych tą całą sytuacją i wiele osób po prostu nie chciało się bawić, nie chciało tańczyć. Impreza się nie kleiła i tak naprawdę szybko się skończyła. Ta impreza szybko wieczorem się skończyła, ich brakowało, więc ktoś z firmy poczekał na nich, aby ich odwieźć do hotelu. Ale to był moment, mówi ten mój znajomy, mówi, to był moment, kiedy ja sobie obiecałem, ja muszę się zaangażować w Kościół, bo ja nie chcę, żeby kiedykolwiek mój Kościół parafialny został zamieniony w salę bankietową, albo w restaurację, w kino, kawiarnię, księgarnię, czy mieszkanie prywatne. Mówi, to ja się muszę zaangażować. To ja muszę być w tym Kościele. To ja muszę się troszczyć o ten Kościół. To ja muszę wypełnić ten Kościół swoją obecnością, swoją rodziną, swoim małżeństwem. To ja muszę zawalczyć o to, żeby ten Kościół kiedyś nie był właśnie martwym kościołem. Nie był tylko cegłami czy pustakami. I od tego czasu jest bardzo aktywnie zaangażowany właśnie we swoją wspólnotę parafialną, także w Kościół domowy i nie tylko. To ja się muszę zaangażować. Tak, potrzeba nam walki o Kościół i dzisiaj nam potrzeba bardzo odpowiedzialnych mężczyzn, bardzo odpowiedzialnych chłopów, facetów, którzy będą walczyć o Kościół, walczyć o to, co jest Boże. Jak? Znowu, w Ewangeliach znajdziemy ten opis, kiedy Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni. Ja się czasami, że tak powiem, śmieję z tego całego opisu, z tej całej sytuacji, ponieważ my próbujemy ten opis łagodzić. Biblia Tysiąclecia, czy wydania wszystkie Pisma Świętego mówią, wyrzucenie przekupniów ze świątyni. Troska Jezusa o świątynię, takie są tytuły tego opisu. Ale tak szczerze mówiąc, my go tak pięknie, delikatnie czytamy, bo to Pan Jezus tu wszedł, nie? Że wyrzucił przekupniów ze świątyni, że uczynił sobie bicz ze sznurków. W jednym z opisów, w jednej wersji z Ewangelii jest, że sobie bicz ze sznurków zrobił, że porozrzucał te stoły bankierów, wywracał te skrzynki, porozrzucał. Słuchajcie, to by tak należało przeczytać z takim powerem, z taką mocą. Nie mówmy o tym, że Pan Jezus się jakoś tam zdenerwował, że uniósł się Bożym gniewem, wkurzył się. Po prostu zagotowało się, on tam zrobił taki, ciśnie mi się zupełnie inne słowo, ja wiem, że jesteśmy w męskim gronie, ale z szacunku do świątyni staram się nie używać. Ale on się po prostu wkurzył. Nim się zagotowało. To nie było takie wyrzucenie przekupniów. No tam taką rozpierduchę zrobił na tym dziedzińcu w tych krużgankach, że po prostu wszyscy uciekali. Jak on sobie zrobił bić ze sznurków. Ale to była ta walka. To była ta walka o świątynię. Walka o to, żeby to było miejsce Boże. Żeby to było miejsce modlitwy. Walka o to, co dla niego było istotne i ważne. Nie przebierał środka. Że tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś komuś, przepraszam, wyrzuca stoły, czy tam jego dorobek, czy jego tam skrzynki, bo te gołębie uciekały, czy te barany gdzieś tam, że tak powiem, się rozpierzchły, czy uciekały z tego dziedzińca, no to on tam zrobił niezły porządek. Nie? Się po prostu wkurzył. A nie tylko, że on tam delikatnie tych ze świątyni powyrzucał. Nie, zrobił po prostu niezłą rozpierduchę. I takich nam potrzeba ludzi. I trzeba czasami właśnie w ten sposób też zawalczyć. Zawalczyć o to, co jest Boże. Zawalczyć o to, co jest dla nas istotne, co jest ważne, co jest też i naszą wiarą. Z jednej strony zawalczyć na zewnątrz, tam, gdzie jest ten Kościół, jest ta świątynia, ale tak naprawdę my mamy zawalczyć o to, co Boże w naszym życiu, w swoim domu, w swojej rodzinie. Czasami trzeba o to zawalczyć, o to, co Boże. To nie jest tak, że nauczeni jesteśmy z tradycji, że to kobieta ma przede wszystkim tę część poświęconą życiu religijnym. Najczęściej to babcie czy matki, żony przekazują wiarę. Największy wpływ na przekazanie wiary swojemu dziecku masz ty jako mężczyzna, jako ojciec.
jeżeli Ty będziesz głęboko wierzący, jeżeli Ty będziesz ze swoimi dziećmi praktykował i chodził, że powiem, do kościoła i pokazywał temu dziecku, że dla Ciebie wiara jest istotna, to jest większy procent, większa szansa na to, że Twoje dzieci też w tej wierze pozostaną. Do dzisiaj pamiętam malca z zerówki czy z pierwszej klasy, który na początku lekcji, a lata temu, już teraz nie uczę w szkole, lata temu przybiegł, jak tylko mnie zobaczył w szkole, przybiegł do mnie: proszę księdza, muszę księdzu coś powiedzieć. Ja mówię: Grzesiek, będziemy na trzeciej godzinie mieć religię i katechezę, wtedy mi powiesz. Nie, ale proszę księdza coś powiedzieć. On był tak napalony, on tak był podekscytowany tym, czym on się chciał podzielić, że groziło, że on wybuchnie, jak mi tego nie powie. Nie, gdzieś tam w końcu musiałem ustąpić, bo to Grzesiek, co się stało? Mów. I proszę księdza, ja wczoraj widziałem, jak mój tato się modlił. No wiesz, no tato się modli, dziadek się modli, mama się modli, babcia się modli. A ja myślałem, że jak się jest duży, to się nie trzeba modlić. On pierwszy raz swojego tatę zobaczył na kolanach. Pierwszy raz zobaczył, że ten tato się modli. Pierwszy raz widział ten malec z tej pierwszej klasy, że jego tato też się modli. Tato, który dla tego dziecka jest autorytetem, jest kimś ważnym. Potrzebuję tego wzorca, tego przykładu, żeby to wyciągnął z domu, żeby on także chciał iść tym śladem, żeby on też chciał praktykować. Zawalczyć o ten Kościół na zewnątrz, i to też jest ważne, ale też w takim duchu i sensie zawalczyć o ten Kościół, o tę świątynię, którą my sami jesteśmy. Każdy z nas jest świątynią Bożego Ducha. Pięknie o tym mówi święty Franciszek z Asyżu. Święty Franciszek z Asyżu w liście do duchownych mówi o trosce o świątynię. Mówi o tym święty Franciszek, który z jednej strony ślubował ubóstwo i to było najważniejsze, na czym mu zależało, żeby żyć ubogo, a z drugiej strony chciał, żeby były złote naczynia w kościele, żeby najświętszy sakrament był we właściwym miejscu, we właściwych warunkach i godnie przechowywany. I zwracam na to uwagę, że czy nie powinno nas być wstyd, czy nie powinniśmy czuć czasami zażenowania, że my jako ludzie przyjmujemy Chrystusa do naszego serca, przyjmujemy ustami, jakie są nasze serca, jaka jest ta świątynia, do której przyjmujemy Chrystusa. Czy tutaj też nie należałoby zawalczyć o to, aby ta świątynia, którą my sami jesteśmy, też była godna, też była piękna, też była uszanowana, też była czysta, też była bez grzechu. Święty Filip Nereusz miał takie niekonwencjonalne metody nauczania. Filip Nereusz, to dokładnie nie pamiętam, ale to gdzieś tam XVI wiek, że niekonwencjonalne metody nauczania i katechizacji, i któregoś dnia zobaczył, że na mszy świętej jest też w kościele mężczyzna, który no, wiedział, że niezbyt dobrze się prowadzi, że trochę taki jest złym człowiekiem mężczyzna, a jednak był na mszy świętej, przyszedł do komunii świętej, a ledwo Filip Nereusz skończył mszę świętą i poszedł do zakrystii, szybko wziął dwóch ministrantów, dał im świeczki do rąk i mówcie, powiedział do nich: idźcie za tym człowiekiem i odprowadźcie go aż do domu. Żachnął się ten facet, bo zobaczył, że obok niego biegnie dwóch ministrantów w komeczkach ze świeczkami, idą obok niego, no jak? Idą jak na procesję Bożego Ciała. Idą jak przy monstrancji się kiedyś chodziło, albo idą tak, jak kiedyś kapłan nosił wiatek do domu, do chorego, to szedł ministrant, czy szedł kościelny z dzwonkiem, z latarnią, czy ze świeczką, żeby wszystkim dać do zrozumienia, że niesie Pana Jezusa. No właśnie, ten facet się najpierw żachnął, zdenerwował, co znowu ten jego ksiądz wymyślił durnego, a z drugiej strony, zanim doszedł do domu, zrozumiał, że tak naprawdę, wracając ze mszy świętej, po komunii świętej, czyli po przyjęciu Pana Jezusa do swojego serca, wraca i niesie tego Jezusa do swojego domu. Niesie w swoim sercu, jak było stracji, niesie w swoim sercu, jak na Boże Ciało w monstrancji. Tak, my powinniśmy mieć większą świadomość tego,
że wracając po Eucharystii, po Komunii Świętej, tak naprawdę wracamy z Jezusem do naszych rodzinnych domów. Wracamy do naszych małżeństw, do naszych rodzin. Niesiemy tego Jezusa w to środowisko, gdzie mieszkamy na co dzień. Powinniśmy mieć świadomość, bardziej częściej na to zwracać uwagę, że tak naprawdę powinno to też z tego wypływać ta moja postawa. Jak ja się odnoszę, jaka jest moja relacja do moich bliskich. Jak ja rzeczywiście, czy niosę im w tym momencie i pamiętam o tym, że tak naprawdę wracam z Jezusem do swojego domu, do swoich najbliższych. Ja wiem, że dzisiaj po przyświętej jeszcze zostajemy, jeszcze będzie konferencja, spotkanie. To jest wasz czas, a tak na pewno z drugiej strony miałbym ochotę każdemu z was dzisiaj na zakończenie mszy świętej właśnie wręczyć świeczkę, żebyś z tą świeczką wrócił do domu. Zapaloną świeczką, żebyś miał świadomość, przyjąłeś Pana Jezusa w Komunii Świętej, że go niesiesz do domu. Że idziesz z nim, że masz go zanieść, masz być świadkiem, masz pokazać tego Jezusa tym, do których idziesz, do których wracasz. To, co jest najbardziej właśnie też potrzebne w tym, aby zachować wiarę, aby ta wiara trwała, aby nie zniknęła nawet przez te kolejne setki lat, to jest świadectwo. Świadectwo, które trzeba nam każdego dnia dawać. Świadectwo tego, że sami jesteśmy ludźmi wierzącymi, a dzisiaj jak bardzo też i w naszej ojczyźnie właśnie tego takiego autentycznego, prawdziwego świadectwa potrzeba. Mimo wielu fałszywych proroków, które są wokół nas, mimo wielu fałszywych różnych rzeczy, z którymi się spotkamy, mimo wielu oszczerstw, mimo wielu słów, które padają, czasami słusznych, czasami niesłusznych, potrzeba nam tym bardziej autentycznego, prawdziwego świadectwa, tego zawalczenia o wiarę, zawalczenia o Kościół jako świątynię, ale także zawalczenia o tę wiarę w naszym sercu, o tę świątynię, którą my jesteśmy, świątynią tego Ducha. Niech te myśli też pozostaną na dzisiaj w waszym sercu, byście chcieli także sami być tymi świadkami i zawalczyć o Boga swojego.